Tak więc wiemy, że na pewno gospodarka Wielkiej Brytanii się zapada. I koniec, tak? I to, ale teraz ludzie mają świadomość, popatrzcie. W rzeczywistości internet dopiero tak ruszył od 20 lat. W rzeczywistości, tak? Internet, no bo były te blogi, prawda, wideo, to było, prawda, ale wykład, ale teraz wykłady, takie jak te wykłady, możesz wszystko sprawdzać. Nie było wykresów, tak, dostępnych, nie było tych danych dostępnych, nie było ludzi wypowiadających się przez... Po części się nastała większa demokracja, chociażby wolność słowa, chociaż ta wolność słowa teraz jest ograniczana, prawda? Bo Brazylijczycy wprowadzają reżim sowiecki, prawda? Cała Brazylia reżim sowiecki wprowadza, no, tam chyba Twittera zabronili. Unia Europejska wprowadza, Polacy komunici, no od Tuska, szanowni państwo, ci ludzie, ci reżimowi, prawda, też chcą zabronić wolności słowa, wprowadzają co następne zakazy, nakazy, no są to okropni ludzie, prawda, po prostu cenzurę wprowadza się w Polsce, jak za Sowietów, no tacy są ludzie, no ale jeżeli mamy w rządzie dzieci Sowietów, dzieci sowieckich zdrajców mamy w rządzie polskim, prawda, bo w rządzie polskim mamy dzieci sowieckich zdrajców, prawda, którzy służyli Moskwie, no to czego my oczekujemy, no to palcem na Rosję pokazujemy, a Rosję to się nam w Polsce robi, tak? Mówi się, że z Rosji uciekło 2 miliony Rosjan, żeby nie być ten. A, szanowni państwo, z Polski uciekło 4 miliony Polaków przez 20 lat. Się mówi, że z Rosji uciekło 2 miliony Rosjan, a z Polski 4 miliony Polaków przez 20 lat, no... No dajmy sobie na spokój, prawda? No ale jedziemy do funta brytyjskiego, bo to dzisiaj o funcie brytyjskim. No i widzimy, że funt brytyjski rzeczywiście się zawala, nie jest okej, prawda, i tak dalej. Ale chciałbym coś wytłumaczyć. Wielkiej Brytanii w danym momencie, Wielka Brytania ma wielki potencjał. Przede wszystkim nie graniczy z Imperium Zła, prawda? Ma takie latające rakietki, których my nie mamy, prawda, i mieć nie będziemy, ma elektrownię J, my nie mamy i nie będziemy mieć, no i wiele innych rzeczy, prawda, widzicie, no na przykład w Polsce w danym momencie, na przykład popatrzcie, co się dzieje w ogóle w Polsce, najpierw 15 lat temu za rządów Donalda Tuska, czy 12 lat temu, czy tam 10, sprzedano chyba tego Aliora i bank PKO, czy coś tam, sprzedano jakieś banki, za bardzo tanio, no i przyszedł Morawiecki bankier i odkupił to z powrotem od tych, którym sprzedał rząd Donalda Tuska za 5 razy więcej. No i dzisiaj przyszedł Tusk i znowu chce to sprzedać za granicę. I co? Szanowni Państwo, oni chcą sprzedać znowu nasze srebra narodowe, nasze złoto. Ja jestem za likwidacją spółek Skarbu Państwa. Ja chciałbym, żeby spółki Skarbu Państwa należały do Polaków. Ale ja nie jestem za tym, żeby sprzedawać komuś gdzieś coś. Jeżeli, szanowni państwo, Donald Tusk, Kosiniak-Kamysz i Hołownia, i czy połowie Polski nie podobają się spółki Skarbu Państwa tak jak mi, to nie oznacza, że my mamy je gdzieś tam sprzedawać znowu za bezcen, żeby potem znowu kolega Tuska Morawiecki wrócił i znowu kupił to za 20 miliardów, bo tak przecież to się dzieje. Sprzedają za 2, kupują za 10 z powrotem. Jak ostatni frajerzy. Sprzedajemy bardzo tanio, kupujemy bardzo drogo. Teraz znowu chcą... Szanowni Państwo, przecież to jest rozbój w biały dzień, no ale to taki ten naród jest. No cóż mam zrobić? Tacy Polacy są skrajnie skorumpowanym narodem. No i takim też, są jacy są, no i nic nie zrobisz, dlatego w Polsce ja uważam, że nie bida, prawda? No i o co chodzi? I o co chodzi, szanowni państwo? Tak, niech sprzedadzą te nasze banki, ale niech normalnie sprzedadzą na naszej giełdzie kawałek po kawałku i niech sobie Polacy idą i kupują te akcje. Jeżeli nikt nie by... Po kawałku po prostu niech sprzedają. Po kawałku niech sprzedają te akcje, szanowni państwo, i sobie pójdą, każdy może sobie kupić, Polacy sobie mogą kupić, uruchomić dodatkowe możliwości zakupu w dużych ilościach za swoje własne pieniądze w ramach pracowniczych planów kapitałowych, prawda? Że na przykład chcą sprzedać Alior i na przykład
Może być tak, że na przykład pierwszeństwo mają ci od pracowniczych planów kapitałowych, czyli każdy, kto ma pracowniczy plan kapitałowy, czy takowy se założyć, czy zrobić taki też dla działalności gospodarczych, nie że z dofinansowaniami, ale na przykład masz pracowniczy plan kapitałowy, chcesz sobie kupić z tanią obsługą akcje tego Alioru czy Pakao, to sobie idziesz i kupujesz w pierwszeństwie, powinno to właśnie zostać sprzedane Polakom. Najlepiej właśnie w takich produktach, jak czy w innych różnych, prawda? Generalnie tak, sprzedać to, ale nie tam komuś, tu Niemcom, Francuzom, po prostu sprzedać to na naszej giełdzie, żeby sobie Polacy to kupowali. I tyle, prawda? Ale tutaj zaraz już chcą robić deale jakieś. Sprzedadzą za 2 miliardy nasze srebra narodowe warte 30 miliardów, a potem przyjdzie Morawiecki i powie, wiecie, może ten Tusk sprzedał to za 3 miliardy, ale ja jestem taki dobry wujek, że ja to odkupię za 50 miliardów, nie? Na 50 miliardów, a za 50 miliardów można wybudować 59 wielkich centrów medyczno-szpitalnych. Takich mamy polityków. Taki jest Donald Tusk, taki jest Mateusz Morawiecki. Donald Tusk zabrał ofę, Morawiecki obiecał, że odda, przyszedł, nie oddał, poszedł, zaraz znowu coś tam wymyśli. Ten sprzeda, ten obieca, że z powrotem kupi 10 razy drożej. To są tacy ludzie w danym momencie w Polsce i no, tacy ludzie, no i ludzie się na to zgadzają, no bo są jacyś tacy ociemnieni. Ociemnieni są Polacy, nie? Mój naród jest ociemniały, no. Można się na coś takiego zgadzać. W Norwegii jest tak, że jeżeli ktoś by położył łapę na fundusz norweski, czyli właściwie taką własność narodu, no to chyba tam dożywocie by dostał, prawda? No, czy dożywocie, tak? Może powinniśmy wprowadzić takie prawo jak w Norwegii. Po prostu, no tak lubimy Norwegię. No wprowadźmy prawo jak w Norwegii, będziemy mieli jak w Norwegii. I szanowni państwo. Ale wracamy do funta brytyjskiego, tylko że to wszystko ma wielki związek, prawda? I wracajmy do funta brytyjskiego, tak? No bo jeżeli brytyjska gospodarka się wali, to się wali do czego? No do czegoś się musi walić. Czy się wali do polskiej? No nie, czy się wali do polskiej. Z takiego punktu widzenia, jeżeli widzimy, że od roku jest bardzo zła sytuacja gospodarcza w Polsce, a oni mówią, że jest dobra, a dodatkowo chcą sprzedawać spółki Skarbu Państwa za bezcen komuś, gdzieś, jakieś deale będą robić, my nawet się nie dowiemy, komu sprzedadzą, zamiast nam, Polakom, to są nasze srebra narodowe, to są nasze spółki i Polacy sobie powinni kupić te spółki. Polacy, prawda? Polacy powinni kupić te spółki, szanowni państwo, a nie kupować przecenione nieruchomości bezsensownie. Powinni być właścicielami banków, korporacji, prawda? A nie jakiś tam 3 razy za drogi mieszkań, prawda, napompowanych kredytem przez Morawieckiego. No, to tak to wygląda w Polsce w danym momencie. No ale wracamy do tego funta. No i widzimy, że ten funt brytyjski zawala się i do złota, i do srebra, i do franka, i do korony czeskiej, do wszystkiego, i do dolara, do wszystkiego się zawala. Do wszystkiego, nie? No ale czy Brytyjczycy w rzeczywistości może oni się odbiją. No ale trzeba zrozumieć, skąd Brytyjczycy mają pieniądze. Brytyjczycy mają, szanowni państwo, pieniądze, bo ukradli. I oni się potrafili odrodzić. W latach 50., 60., 70. masowo Brytyjczycy uciekali z Wielkiej Brytanii. Uciekali do Australii, do Ameryki, do Kanady, do Nowej Zelandii. W milionach. Była taka bida w Wielkiej Brytanii, że w milionach Brytyjczycy, Anglicy wyjeżdżali do Australii, Nowej Zelandii, no i wiecie, nie ma co się dziwić, bida była w Anglii, no to i mogłeś jechać sobie do Australii. Kto by nie chciał pojechać do Australii? No teraz są różnego rodzaju tam rzeczy, na przykład paczka fajek kosztuje, wiecie, 35 euro, nie? Dolarów kanadyjskich, czy amerykańskich nawet, wiecie, tam teraz gangi zamiast, wiecie, normalnymi takimi przestępstwami zaczęli się zajmować handlem papierosami, no bo to $35 za paczkę fajek, wiecie. Takie rzeczy są tam podobno, naprawdę dzieją się dziwaczne rzeczy, no nie wiem, nie analizowałem tego. No ale wracajmy do funta brytyjskiego. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że w danym momencie na przykład. I teraz popatrzmy, jakie mają plusy Brytyjczycy, których my nie mamy. Na przykład polska gospodarka. Dlaczego oni
są, mimo tego, że to się zawala, mimo tego, że wydaje się, że są w gorszej pozycji, o ile są w lepszej. O ile są w lepszej. Przede wszystkim, szanowni państwo, przed chwilą wszedłem na różnego rodzaju tam strony nieruchomości i sprawdziłem nieruchomości i szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii domy kupisz taniej jak w Polsce mieszkania. Chociażby, wiecie, chociażby ten asking price są mniejsze, prawda, niż w Polsce, czyli te ceny wywoławcze, prawda, które ktoś chce za tą nieruchomość. Proszę sobie wyobrazić, że robiłem ostatnio Gdynię, no i w Gdyni rzeczywiście 100-metrowe mieszkania można już za 700 tysięcy złotych, tam 800, 150 tysięcy funtów, prawda, w Gdyni, prawda, bo w Gdańsku to jakieś chore liczby, nie wiem, to nie wiem, kto to kupuje. Nie wiem, 1% Polaków może na coś takiego stać, ja nie wiem. Ale w Gdyni już jest 2-3 razy taniej. W Gdyni kupisz już nieruchomości 90-100-metrowe, 120-metrowe mieszkania w ładnych dzielnicach gdyńskich. Kupisz 2-3 razy taniej, nie? 3 razy taniej niż na Zaspie na Przymorzu w Gdańsku. 3 razy taniej, a nawet 4 razy taniej. Dużo lepsze, takie same w dużo fajniejszych dzielnicach, tylko że w Gdyni. Tylko że w Gdyni. Czyli 15 minut, 20 minut naszym nadziemnym metrem SKM-ką, szybką koleją miejską, prawda? Od Gdańska, prawda? No taka rzeczywistość, ale widzicie, w Gdańsku są wystawione nieruchomości 100-metrowe po 2 miliony złotych. 2 miliony złotych, prawda? Na Zaspie, na Przymorzu, 100-metrowe, tak? Czy tam po 3 miliony, 1,5, 2 miliony, czyli w szarych blokach. To są chore ceny, oczywiście. Żaden normalny człowiek tego nie kupuje. Tylko jakiś, nie wiem, utracjusz, czy głupek, czy ktoś, kto ma naprawdę bardzo dużo pieniędzy i bardzo chce tam mieszkać, nie wiem, prawda? No i mamy te 2 miliony złotych, szanowni państwo, kosztują 100-metrowe mieszkania w Gdańsku czy przy morzu, tak? W Gdyni zaś można kupić już takie same nieruchomości za 700 tysięcy złotych, proszę sobie wyobrazić. No takie są oferty teraz, no. Mówię na podstawie tych dwóch filmów, które zrobiłem, tak? Zrobiłem jeden o Gdańsku, wiecie, nieruchomości 100-metrowe, 1,5 czy 2 miliony, tam Zaspa Przymorze, a wchodzimy na Gdynię, a w Gdyni po 700 tysięcy. Tylko, że to 700 tysięcy w danym momencie to dalej jest 140 tysięcy funtów, nie? 140 tysięcy funtów to jest dalej. Dlatego ja mówiłem, że wiecie, no w Gdańsku znaczy na tej Zaspie na Przymorzu, bo wreszcie Gdańsko jest inaczej, ale na Zaspie na Przymorzu, no to są chore ceny. W Gdyni, no są 3 razy niższe, można powiedzieć 2 razy niższe, ale ja mówiłem, że w Gdyni to dalej jest i tak drogo. Bo w Gdyni ceny nieruchomości w Gdyni 100-metrowych są pi razy drzwi na tym samym poziomie, co w Barcelonie. Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!